Cześć, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Mateusz Ostręga, dietetyk, założyciel pierwszego w Polsce Ketocentrum, a więc centrum dietetycznego, w którym specjalizujemy się w pomaganiu innym za pomocą diety ketogenicznej, diet niskowęglowodanowych, diety carnivor i wszystkim tym, co, co całkowicie najlepsze. I zapraszam Ciebie na film, w którym porozmawiam sobie o największym micie, najbardziej mitycznym badaniu odnośnie szkodliwości tłuszczów nasyconych i cholesterolu, które tak naprawdę zmieniło całkowicie bieg historii i wpłynęło na to, że do dzisiaj. Do dzisiaj właśnie mity na temat szkodliwości tłuszczów nasyconych oraz cholesterolu żywieniowego są obecne i nawet wielu lekarzy wciąż w nie wierzy. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy materiał, który pokaże Ci, jak fakt, że jakieś badania naukowe, szczególnie stare badania naukowe, coś pokazuje może oznaczać, że. Nie do końca jest to prawdą i co ważne, na jakich podstawach ugruntowane są dzisiejsze zalecenia żywieniowe, które sugerują niskie spożycie tłuszczów nasyconych, tłuszczów zwierzęcych oraz cholesterolu. Zaciekawiony, to świetnie, i zapraszam Cię serdecznie do dalszego oglądania, a jeżeli widok Cię zaskoczył, ponieważ no, to jest nieco inna odsłona niż zwykle, to to dlatego, że mam dzisiaj prezentację, właśnie poprzez którą chciałbym Cię przeprowadzić, żeby niczego ważnego nie pominąć i pokazać Ci kilka ciekawych obrazków, więc zapraszam Cię serdecznie do tego małego wykładu. Dzisiaj niekoniecznie będziemy rozmawiać o tym, że tłuszcze nasycone i cholesterol są zdrowe, w jaki sposób na to zdrowie wpływają, dlaczego nie szkodzą. Dlaczego nie będziemy o tym rozmawiać? No bo ja na ten temat już trochę filmów ponagrywałem. Tutaj widzisz trzy z nich, możesz je śmiało znaleźć na moim kanale. Mówiłem w nich właśnie m.in. o tym, jakie są funkcje zdrowotne cholesterolu, jakie są funkcje zdrowotne tłuszczów nasyconych, jak interpretować wyniki lipidogramu, więc bardzo ciekawe materiały, które są na kanale już od dawna, mają dużo wyświetleń. Możesz sobie je wyszukać, właśnie wchodząc w kanał, także serdecznie polecam. I właśnie z tego powodu dzisiaj niekoniecznie będziemy rozmawiać o tym, jak działa cholesterol, i tłuszcze nasycone, a bardziej skupimy się na tym, dlaczego, dlaczego, skoro ja często mówię w moich materiałach, że te tłuszcze i cholesterol, czyli te cząsteczki nie są szkodliwe, że są wręcz w niektórych w wielu sytuacjach prozdrowotne, to dlaczego większość dietetyków, większość lekarzy uważa inaczej? No bo nawet pod tymi filmami, które Ci przed chwilą pokazałem, bardzo często pojawia się pytanie, dlaczego w takim razie większość mówi inaczej? Dlaczego kiedy spojrzymy w jakieś opracowania w różnych książkach, czy szczególnie w gazetach, czy na portalach medycznych, czy wypowiedzi ekspertów, dietetyków, lekarzy, to bardzo często możemy spotkać się z informacją, że nasycone, tłuszcze, tłuszcze zwierzęce oraz cholesterol szkodzą. No, czy ci wszyscy inni eksperci mogą się mylić? Czy faktycznie to jest tak, że to ja mam rację, to ja mówię prawdę, a wszyscy inni kłamią i się mylą? Oczywiście nie jest tak do końca, i to nie jest tak, że większość ludzi z premedytacją kłamie. Natomiast musisz zwrócić uwagę na to, że. Ja też jestem dietetykiem z wykształcenia i mnie też na studiach uczono tego, że tłuszcze nasycone są szkodliwe, że powinniśmy je ograniczać bardzo, bardzo mocno, najlepiej do poniżej 10% dziennego spożycia. No i to, że cholesterol jest szkodliwy również, było mnie uczone, to, że każdy kto ma dyslipidemię powinien ograniczać cholesterol i tłuszcze nasycone. Było mi również pajane do głowy, i teraz, jeżeli ja bym na pewnym etapie mojego życia nie zakwestionował tego, nie zaczął szukać innej drogi sam na sobie, nie doświadczył tego, że hej, może jednak to, czego mnie uczą, nie do końca najlepiej wpływa na mój organizm i, i sprawdzę, czy są jakieś inne drogi. I nagle okazało się, że te drogi są lepsze i, i dużo lepiej na mnie działają. Więc mm, nie chodzi o to, że wszyscy spiskują przeciwko ludziom, którzy chcą mieć więcej tłuszczów nasyconych i cholesterolu. Chodzi jedynie o to, że większość ludzi jednak zadowala się wiedzą, która jest im przekazywana. Powiedzmy na etapie studiów czy na etapie edukacji podstawowej, i później tego nie wertuje, nie weryfikuje, tylko przyjmuje coś tak, jak jest im podawane. Więc warto wiedzieć i warto zwrócić na to uwagę, że większość osób, która mówi na dany temat, powiela tylko kwestie, które gdzieś usłyszała, szczególnie w trakcie swojej edukacji szkolnej, a nie są to zwykle rzeczy, które gdzieś sama wydedukowała. No więc to tak odnośnie mylenia się poprzez wszystkich. No i. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, właśnie na jakich podstawach między innymi wyciągnięto te wnioski odnośnie tego, że tłuszcz nasycone i cholesterol są szkodliwe, poprzez które mamy ukształtowane dzisiejsze zalecenia żywieniowe, które zalecają właśnie niskie spożycie tłuszczów zwierzęcych, wysokie spożycie tłuszczów roślinnych i węglowodanów w ramach walki o nasze zdrowie, skąd one się wzięły, no i wtedy zobaczysz. Na jakiej podstawie przekazywane są w większości ludzi wiadomości odnośnie tego, jak powinno się żywić, a raczej dla nas, jak nie powinno się żywić. Więc jak to się wszystko zaczęło? Skąd się wziął mit na temat cholesterolu i mit na temat tłuszczów nasyconych? I musimy zrobić małą podróż w czasie, nie? więc dzisiaj odpalamy wehikuł czasu i cofamy się jakieś 50-60 lat wstecz czyli do lat 50., 60., no 70 poprzedniego wieku, poprzedniego stulecia i porozmawiamy sobie o tym, co się tam wtedy działo w tamtych latach. Otóż lata 50. w USA były naznaczone zdecydowanym wzrostem ilości zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli udarów, zawałów, miażdżycy i tym podobne. W poprzednich latach, w okolicy 1900 roku 1920 na czele powodów zgonów były choroby zakaźne, była też biegunka, która powodowała odwodnienie, której nie potrafiliśmy leczyć. I kiedy odkryto leczenie chorób zakaźnych i wyeliminowano je jako przyczyny zgonu, to wtedy na pierwsze miejsce zdecydowanie wysunęły się choroby układu sercowo-naczyniowego. No i właśnie w tych latach 50. starano się szukać. Informacji na temat tego, co może jej powodować, ponieważ naukowcy, szczerze powiedziawszy, nie za bardzo mieli pojęcie odnośnie co do tego, co może powodować te choroby układu sercowo-naczyniowego, a było ich bardzo dużo, bardzo dużo osób w Ameryce i na świecie umierało z tego powodu, więc naukowcy byli bardzo zdesperowani, żeby odkryć, dlaczego tak się dzieje. Więc choroby, wyobraź sobie tą sytuację: choroby układu sercowo-naczyniowego zbierają żniwo, jest ogromna presja. Świata ogromna presja społeczeństwa odnośnie tego, żeby no coś z tym zrobić, żeby jakoś to naprawić. Hej, naukowcy, zróbcie coś, bo my tutaj umieramy i nie wiadomo, co się dzieje, no więc naukowców była nałożona ogromna, ogromna presja, na lekarzy była nałożona, ogromna, ogromna presja, żeby coś z tym zrobić, no bo były to choroby, odnośnie których nie miano zielonego pojęcia, co je powoduje i co można z tym zrobić. No, i troszeczkę zaczęli być zdesperowani, i pojawił się taki klimat w tamtych czasach, że uczeni byli gotowi przyjąć wszystko, co im się poda, cokolwiek zasugeruje, jakiekolwiek możliwe rozwiązanie e, odnośnie tego, jak można pomóc w chorobach układu sercowo-naczyniowego. No, i wtedy pojawił się bohater dzisiejszego odcinka, a raczej czarny charakter dzisiejszego odcinka Ancel Keys, e, czyli pan, który w tamtych latach interesował się wieloma rzeczami, między innymi bardzo mocno wertował te, tezę na temat tego, że to tłuszcze zwierzęce i cholesterol żywieniowy są powodu, powodują choroby układu sercowo-naczyniowego. Więc no właśnie w tamtych latach Antoni Kiss postanowił pojawić się cały na biało i przeprowadził i opublikował badanie. Badanie, które tak naprawdę do dziś stanowi... Podwaliny, a jakby w tamtym momencie było podwalinami, pod ułożenie zupełnie nowych wytycznych żywieniowych, które do dziś tak naprawdę królują. Więc Antoni Kis pojawił się cały na biało i co nam pokazał? Co pokazał zdesperowanym uczonym tamtych czasów? A mianowicie opublikował badanie siedmiu krajów, tak zwane badanie siedmiu krajów, w którym jasno wykazał, jak tutaj widzicie zresztą na tym pięknym wykresie, że im wyższe spożycie tłuszczów, szczególnie tłuszczów nasyconych, tłuszczów zwierzęcych. Tym wyższa śmiertelność z powodu układu ser... Układu ser... chorób układu sercowo-naczyniowego. Więc ten wykres jest bardzo, bra... bardzo prosty, prawda? Mamy e... w górę idzie ilość śmierci na choroby układu sercowo-naczyniowego na 1000 osób, a na dole mamy na wykresie ilość spożywanych kwasów tłuszczowych, przede wszystkim kwasów tłuszczowych nasyconych. No i wykres, jak w mordę strzelił za przeproszeniem, pokazuje nam, że im wyższe spożycie kaloryczności w trakcie dnia z tłuszczów tłuszczów nasyconych, tym większa ilość śmierci na choroby układu sercowo-naczyniowe. Mamy na samym dole Japonia, która je najmniej tych tłuszczów nasyconych i tam jest najmniejsza ilość zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowych. Potem mamy Włochy. Kolejno, im kraje je więcej tłuszczów, Anglia, Walia, Australia, Kanada i Stany Zjednoczone, gdzie się najwięcej tłuszczów nasyconych i jest najwięcej zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. No i mogłoby się wydawać po opublikowaniu takiego badania, że świat jest Uratowany, że po prostu mamy w końcu odpowiedź na to pytanie, które tak nurtowało społeczeństwo, które tak nurtowało lekarzy i uczonych. Mamy tego winowajcę, który powoduje największą ilość zgonów wśród ludzi w Ameryce, czyli tłuszcze nasycone, tłuszcze zwierzęce. Wydawało się, że Antony Key złapał Boga za nogi, jak to się mówi, i że uratował po prostu ludzkość. I wyniki badań bardzo szybko wpłynęły na społeczeństwo, ponieważ eksperci przyjęli je jako pewnik i zaczęli zmieniać zalecenia żywieniowe. Bardzo szybko uznano, że tak, faktycznie te badania dowodzą, że tłuszcze nasycone, tłuszcze zwierzęce są przyczyną zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego i trzeba jak najszybciej wyeliminować je z diety, zastępując je tłuszczami roślinnymi oraz węglowodanami. No i... Wcześniejsze zalecenia, które były do tego 1950, powiedzmy 70 roku, kiedy opublikowano badanie, 1970 rok to jest publikacja, zalecały jedzenie raczej mniej potraw mącznych, mniej cukrów, być może trochę bardziej mięsną i tłuszczową dietę. Po publikacji KISA całkowicie się to zmieniło, zalecenia się pozmieniały i nakazywały spożywanie dużo większych ilości tłuszczów roślinnych, bardzo mocne ograniczenie tłuszczów zwierzęcych, no i też siłą rzeczy poprzez ograniczenie tłuszczów w diecie, zwiększenie konsumpcji węglowodanów. Jest z tym wszystkim jeden mały problem. Taki drobniutki problem i jak widzicie tutaj taki złoczyńca na tym slajdzie nie jest przypadkiem, ponieważ... Tak naprawdę to nie było badanie 7 krajów, tylko to było badanie 22 krajów. A więc pierwotnie Ancel Keys zbierał dane z aż 22 różnych krajów. Dane odnośnie tego, jak spożycie tłuszczów wpływa na zwiększoną śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. No i co widzimy na tym wykresie? Co my widzimy na tym wykresie prawdziwym, że tak powiem, czyli tym, który pokazuje 22 kraje? No, przyznacie, że nie jest to już tak wykres jednorodny i tak jednoznacznie pokazujący to, co się dzieje i jak wygląda ilość chorób przy proporcji jedzenia tłuszczów, no bo na przykład tutaj 22 punkt, który mamy, to właśnie Stany Zjednoczone, które tam wyznaczały nam sam szczyt, jak się cofniemy, tak, Stany Zjednoczone wyznaczały nam szczyt, czyli największą ilość zgonów, no to kiedy zobaczymy, ile te Stany Zjednoczone jadły tłuszczów, to okazuje się, że jadły bardzo podobną ilość tłuszczów, co numerek 17 na naszym punkcie, czyli Norwegia, która ma bardzo niską ilość chorób układu sercowo-naczyniowego, e, zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, tak, tak niską jak Włochy, które były przecież drugim najmniej śmiertelnym z powodu chorób, chorób sercowo-naczyniowych kraju, e, gdzie było najmniej zgonów i jadło się bardzo mało tłuszczów. Więc no, kiedy sobie tak rzucimy okiem na ten pełen wykres, to widzimy, że on się e, troszeczkę, delikatnie, tu mamy porównanie, czyli zestawienie jednego i drugiego obok siebie. No i jak widzicie, te pełne dane no, nie są takie wyraziste. Mamy wiele krajów, gdzie konsumpcja tłuszczów jest dużo mniejsza. Na przykład siódemka, która pokazuje Finlandię. W tamtych czasach tam konsumpcja tłuszczów była dużo mniejsza, a ilość zgonów była bardzo wysoka, prawda? ponieważ no, właśnie jedli na przykład mniej tłuszczów niż Anglia i Walia, a jednak mieli dużo więcej zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. No więc jak sobie dokładnie rzucicie okiem na ten wykres, no to pff, nie jest on tak jednoznaczny, żeby pokazać, że e, im wyższe spożycie tłuszczów, tym e, większa śmiertelność. Jest to jednak tylko jeden z problemów z badaniem Kisa, ponieważ później okazało się, gdyż już kilka lat po publikacji jego pracy pojawiły się liczne krytyki, że na przykład do grupy tłuszczów nasyconych on nie tylko tłuszcze naturalne, zwierzęce jak masło czy smalec, ale też na przykład uwodornione tłuszcze, margaryny które w procesie chemicznym stawały się tłuszczami nasyconymi, no więc powiedzmy, że to nie jest to samo i nie powinno się tego jednoznacznie zestawiać. Więc można powiedzieć, że Ancel Kis doszedł do wniosku, że infakty Bardziej przeczą jego tezą, tezą, które bardzo lubił, tym gorzej dla faktów, a nie dla jego tez. No i właśnie dlatego postanowił zafałszować badania i postanowił opublikować je w takiej wersji, jakiej opublikował, czyli odrzucił większość krajów, z których zebrał dane i wybrał tylko te 7 krajów, które idealnie pasowały mu pod tezę. No normalnie, niesamowite badania naukowe. I jego badanie opublikowano w 1970 roku, i mimo właśnie tego, że kilka lat już później pojawiły się liczne krytyki, które podważały jego pracę i pokazywały, jakie błędy tam popełniono i wręcz nie błędy, ale celowe manipulacje pełniono, no to było już za późno. Było już po prostu za późno, ponieważ, tak jak mówiłem, Świat w tamtym momencie był zdesperowany względem tego, aby odkryć, co powoduje choroby układu sercowo-naczyniowego i z otwartymi rękami przyjął jakąkolwiek tezę, szczególnie taką, która, o której zrobiło się tak głośno jak głośno zrobiło się o pracy Ancela Kisa, więc teza tłuszczowa i teza cholesterolowa obiegły świat na dobre. Co ciekawe, w tamtych czasach mniej więcej powoli popularność zdobywała też teza cukrowa, czyli teza, która mówiła, że to wysoka konsumpcja węglowodanów, szczególnie węglowodanów e, przetworzonych, jest przyczyną licznych chorób układu sercowo-naczyniowego. I co ciekawe, ta teza cukrowa przepadła nie tylko dlatego, że o tezie tłuszczowej zrobiło się głośniej i że naturalnie wypadła tę tezę cukrową, ale też Ancel Keys, e, że tak powiem, miał duże wsparcie i zaplecze w różnych źródłach, już nie wchodźmy w sprawy kontrowersyjne i sprawy spiskowe, i bardzo bezwzględnie niszczył wszystkich, którzy nie przychylali się do jego tezy, a wręcz śmieli wykazywać tezy przeciwne i tezy inne. Więc teza cukrowa raz, że została zapomniana przez to, że teza tłuszczowa wysunęła się naturalnie na prowadzenie, bo było nie tak głośno, ale też Ancel Kiss bardzo sprawnie niszczył wszystkich konkurentów i wszystkich, którzy śmieli mówić, że te jego tezy nie do końca są zgodne z prawdą. Ale no, wiecie, może jednak zalecenia Ancela działają, czyli zmniejszona konsumpcja tłuszczów nasyconych, zwiększona konsumpcja węglowodanów i tłuszczów roślinnych, które od tamtej pory, no, zdecydowanie zwiększyła się ich produkcja i konsumpcja. Może to jednak po prostu działa i my się czepiamy niczego. No więc dane z 2019 roku, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, co mamy jako najczęstszą przyczynę zgonów w Stanach Zjednoczonych? No, choroby układu sercowo-naczyniowego, więc widać, że niewiele się tutaj zmieniło. Jak prześledzicie sobie. Ilość tych chorób względem nawet liczby populacji, prawda? Bo tutaj nie widzimy procentów, tylko konkretne liczby. Ktoś może argumentować, że przecież zwiększyła się ilość ludności w Stanach Zjednoczonych, tak, ale jakby proporcjonalnie cały czas to rośnie i wręcz jeżeli spojrzymy sobie właśnie na procentowo, procentowy udział tych chorób to wydaje się, że dziś jest... Znacznie większy niż był jeszcze wtedy, kiedy był wielkim problemem, więc problem chorób układu sercowo-naczyniowego się nie zmniejszył, a wręcz zwiększył od tamtej pory. No i nie powinno to nikogo zaskakiwać. Jednak, yy, no nie bardzo, ale nie, nie wszyscy się tym przejmują i te zalecenia. Opracowane w 1970 roku, przez kolejne 50 lat do dzisiaj są popularne, a te głosy, które sugerują, że jest inaczej i być może to dieta wysokotłuszczowa jest dla nas zdrowcza i dla naszego serca, no jednak uważane są za wariactwo, mimo że, mimo, że wiele, wielu z Was wie, który je stosuje, wie, że w praktyce wygląda to inaczej. W ramach bonusu i ciekawostki chciałem wam pokazać badanie Antoniego Kisa, czyli pełną wersję, w nieco innej wersji. Czyli ja sobie też poprowadziłem kreseczkę przez 7 krajów. I w tym przypadku e, ta kreska, moje badanie siedmiu krajów pokazuje, że im wyższe spożycie tłuszczów, w tym tłuszczów zwierzęcych, e, tym niższa śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Więc tak jak tydzień temu opublikowałem wam film na temat badań epidemiologicznych, gdzie bardzo je krytykowałem, jeżeli ktoś jeszcze tego filmu nie widział, to go podlinkuję gdzieś tutaj u góry. Koniecznie obejrzyjcie, bo to jest genialny materiał. Skromnie powiem 50 minut ponad, gdzie tłumaczę, dlaczego niektóre badania naukowe, gdzie, dlaczego dużo badań naukowych nadaje się do kosza. No i to jest kolejny przykład badania epidemiologicznego przeprowadzonego w skandaliczny sposób, dzisiaj już się raczej takich nie przeprowadza aż tak fatalnych, bo dużo szybciej są one weryfikowane. Natomiast no właśnie ciekawostka, linia, która pokazuje, że im niższe, im wyższe spożycie tłuszczów w diecie, tym mniej chorób układu sercowo-naczyniowego, więc pokażcie mi badanie, a ja stworzę z niego odpowiedni wynik, można by było powiedzieć. I co? Możecie zapytać, dobra, ale... Obaliliśmy te tezy Kisa, czyli wiadomo, że to badanie z 1970 roku było beznadziejne, ale przecież dzisiaj wiemy, że cholesterol szkodzi. No czy na pewno? Rzucę Wam garść badań naukowych, które powiedziałem, że nie będę mówił o zdrowiu tłuszczów nasyconych i cholesterolu, bo mówiłem o tych w trzech poprzednich filmach, ale nie byłbym sobą, gdybym chociaż trochę nie wspomniał. Tutaj mamy bardzo ciekawy raport opublikowany na podstawie statystyk z aż 164 krajów. Co ciekawe są to dane z brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia i z WHO. Śmiertelność zebrana i to jest e, liczba zgonów z różnych przyczyn, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego, a e, poziom cholesterolu we krwi. No i jak widzicie, norma dla cholesterolu to jest dzisiaj 190, poniżej 190. A jak spojrzycie sobie na tą niebieską, fioletową, no niebiesko-fioletową kreskę i na czerwoną kreskę, niebiesko-fioletowa to choroby całkowita śmiertelność, e, czyli wszystkie możliwe choroby, wypadki, cokolwiek a czerwona to choroby układu sercowo-naczyniowego. Jak zobaczycie, jedne jak i drugie poniżej 190 rosną, co jest bardzo ciekawe, prawda? Biorąc pod uwagę, że normy dzisiaj wynoszą 100 do 190. Jak widać, gdzieś ten taki optymalny przedział jest pomiędzy 200 a 230. Powyżej też rosną. Pytanie, czy w ogóle powinniśmy brać to pod uwagę, bo to jest statystyka, to jest korelacja. Jeżeli oglądałeś mój film tydzień temu, to wiesz, że... To jest raczej ciekawostka, a nie coś, co powinniśmy brać bardzo mocno pod uwagę, bo z takiej średniej, bez zebrania innej ilości danych, można wyciągnąć bardzo złe wnioski. Taką samą korelację możemy znaleźć, że e, kiedy latem je się więcej lodów, to też popełniane jest więcej kradzieży. No i czy to oznacza, że e, zwiększona sprzedaż lodów powoduje zwiększoną Ilość kradzieży? No nie, to, to jest po prostu korelacja, która występuje w tym samym czasie, tak, więc korelacja nie oznacza przyczyny, ale ciekawostka, że nawet biorąc pod uwagę te wszystkie epidemiologiczne do, dowody, które tak WHO czy inne organizacje uwielbiają, na których pokazują, że mięso, tłuszcz, nasycone są szkodliwe, no to nawet te epidemiologiczne dowody można znaleźć takie, które pokazują, że no nie, to, to nie jest tak, jak oni sugerują. Tutaj jest bardzo ciekawe badanie, dosyć stare, co prawda, ale pokazujące, że cholesterol całkowity i ryzyko śmiertelności u najstarszych osób jest mniejsze, kiedy cholesterol jest wysoki. No i to nie powinno nikogo zaskakiwać, ponieważ wiemy, że cholesterol pełni funkcję ochronną, moduluje nasz układ odpornościowy, wpływa na stabilność naszych błon komórkowych, wpływa na zdrowie naszego mózgu, więc szczególnie u osób starszych jest to bardzo cenna cząsteczka. Tu jest takie dosyć świeże badanie. No może nie jakieś mega świeże, ale naprawdę fajne. Z 2018 roku, w którym właśnie uczeni wzięli sobie za punkt honoru przeanalizowanie wielu dużych badań opisujących potencjalną szkodliwość z powodu e, posiadania wysokiej ilości cząsteczek cholesterolu LDL we krwi. E, no i właśnie w takich trzech wielkich badaniach, bardzo popularnych badaniach wykazali wszystkie błędy, które tam się znajdują i manipulacje ze strony uczonych. Więc no to jest właśnie problem dzisiejszych czasów, że. Zweryfikowanie, które badania naukowe są naprawdę rzetelne, jest dosyć, dosyć ciężkie i zajmuje dużo czasu, a bardzo szybko tworzone są z takich badań chwytliwe nagłówki. Ale tutaj też mamy pokazane, że proporcja lipoprotein HDL do LDL dała dużo lepsze wyniki w analizie stanu zdrowia niż cholesterol całkowity albo pojedyncze analizowanie LDL czy też HDL, co znów pokazuje, no, że te wszystkie popularne tezy są dosyć kiepskie. Tutaj mamy konkret odnośnie tłuszczów nasyconych, ponieważ znowu jest to odniesienie do jednej z prac, która była bardzo popularna, która pokazywała, że tłuszcze nasycone są bardzo szkodliwe i tutaj znowu uczeni, uczeni przejrzeli te prace, przejrzeli prace, do których odnosiły się te prace, wykazali wszystkie błędy, które się tam pokazywały i w kontrze opublikowali badanie, które analizuje faktyczny wpływ tłuszczów nasyconych i pokazuje tłuszcz, rolę ochronną tłuszczów nasyconych na nasze zdrowie, więc więc ponownie no, trochę tak to dzisiaj wygląda, że znajdź mi badanie, a znajdę ci na nie kontrbadanie. Dlatego wymaga dużo czasu i trochę umiejętności analiza tych wszystkich badań. No, w każdym razie to jest taka ciekawa publikacja, którą warto zobaczyć, która pokazuje, jak tłuszcze nasycone wpływają pozytywnie na zdrowie według wielu danych, które mamy zebrane, i to jest dosyć świeże badanie z 2020 roku. To i takie ciekawe, ciekawe badanie, to jest bardziej pojedyncze case study, tak? czyli badanie pojedynczego pacjenta, bo pan, który ma 88 lat i od wielu lat je 25 jaj dziennie, miał prawidłowy cholesterol, e, prawidłowy, czyli ten pomiędzy 150 a 190, nawet do 180 chyba, e, i wszystkie inne parametry zdrowotne były bardzo dobre i był w świetnej formie, więc e, właśnie lekarze i uczeni byli tak zafascynowani jego przypadkiem, że postanowili go przebadać. No bo jak to jest, że przecież on je tak dużo tłuszczów nasyconych, tak dużo cholesterolu, jeszcze ma prawidłowy cholesterol, to nie ma znaczenia, ale ma i, i w ogóle ma świetne zdrowie, no i nie umiera na choroby układu sercowo-naczyniowego, więc też bardzo ciekawy, ciekawa praca, e, możecie sobie poczytać. I słuchajcie, moi drodzy, tak na koniec e, mam dla Was bardzo fajne i ważne ogłoszenie, dla mnie ważne, ponieważ. Te wszystkie sytuacje. Ja ostatnio dostaję od Was masę badań. To się zaczęło od tego materiału, który publikowałem tydzień temu, gdzie omawiałem te super odkrywcze badania, że dieta low carb szkodzi na nasze zdrowie i że niszczy zdrowie. Beznadziejne badania. I tak naprawdę nie ma dnia, żebym ja nie dostawał od Was jakichś wiadomości, że ktoś gdzieś widział, ktoś komuś gdzieś pokazał jakieś badania, jakieś artykuły, które sugerują, że. Tłuszcze szkodzą, mięso szkodzi, cholesterol szkodzi, dieta keto szkodzi, niskie spożycie węglowodanów szkodzi. Wszystko, co lubicie i chcecie robić, szkodzi. I troszeczkę mnie to frustrowało. W sensie nie wasze wiadomości, ale to, że jest tak dużo fake newsów. I zastanawiałem się, co ja mogę z tym zrobić. Co ja mogę zrobić, żebyście wy nigdy więcej nie dali zrobić się w bambuko, bo wiadomo, że samodzielna analiza prac naukowych dla osób, które nie są w tym wprawione, jest bardzo, bardzo ciężka. No więc mam dla was. Yy, Rozwiązanie na temat tego, jak nigdy więcej nie dać zrobić się w bambuko. Bo wiem, że wielu z Was sobie myśli, gdyby tak ktoś mógł mi objaśniać najnowsze i najważniejsze badania naukowe i pokazywać mi z nich wyniki i to, co z nich płynie. No to dobra wiadomość jest, że od dziś jest to możliwe, ponieważ powstał projekt Tłuste Zdrowie. Projekt Tłuste Zdrowie, który właśnie ma to na celu. Projekt, który jest efektem tego... Jaką frustrację przeżywałem w ostatnim czasie w związku z tym, że pojawia się tak dużo fake newsów i tak dużo fałszywych badań. I projekt, który ma na celu odkłamywać kłamstwa i mity na temat diety ketogenicznej, na temat mięsa, na temat cholesterolu, na temat tłuszczów nasyconych, na temat ogólnie diet tłuszczowych, diet niskowęglowodanowych, na temat wszystkich mitów związanych ze zdrowiem, które mamy. I projekt Tuste Zdrowie to jest, moi drodzy, newsletter, który co tydzień będzie lądował na waszej skrzynce, jeżeli się do niego zapiszecie. Czyli zapisuje, zapisujecie się do naszego newslettera Tłuste zrobię i poprzez to co tydzień dostajecie na swoją skrzynkę każdego tygodnia następujące treści. Badania naukowe opisane prostym, i, i badanie naukowe opisane prostym i wyjaśnionym w łatwy sposób językiem co tydzień trzy takie badania. Do tego polecane i niepolecane produkty, łatwo dostępne w polskich marketach, w polskich sklepach, bo wiem, że to też jest dla Was ważne i że macie dużo wątpliwości odnośnie tego, jakie produkty są OK, a jakie produkty nie są OK. No więc poza polecanymi produktami też produkty niepolecane, na które lepiej uważać, a które niestety są dość często promowane. Dalej, porady dietetyka i wartościowe wskazówki. Też taka jedna porada za każdym razem, która pozwoli Wam wejść na wyższy poziom. I dodatkowo też ketogeniczne przepisy, bo wiem, że tego jest Wam zawsze mało. No więc co tydzień na Twojej skrzynce ląduje najważniejsze omówienie najważniejszych badań naukowych, najnowszych i najważniejszych, czyli i takie, i takie, które pokażą Ci, jak to wszystko naprawdę wygląda. Dodatkowo, jeżeli będą pojawiały się jakieś takie akcje, jak ostatnio, czyli. Sugestie, że jakieś badanie, na przykład, mam też film na moim kanale, w którym omawiałem właśnie głośny artykuł, który pojawił się na e, wyborczej, bodajże, który mówił, że dieta kategoniczna niszczy zdrowie. Podlinkuję ci go gdzieś u góry tutaj, wyświetlić się. Możesz sobie zobaczyć. Też nagrałem taki odcinek, gdzie to tłumaczyłem. Ostatni odcinek odnośnie wzór na temat szkodliwości diety niskowęglowodanowej. I tam też będziemy mieli takie pogotowie, że tak powiem, czyli jeżeli pojawi się jakiś głośny artykuł, głośne badanie, które coś sugeruje, jeżeli będzie fałszywe, to chętnie wam je omówimy i pokażemy, gdzie są błędy. Jeżeli będzie prawdziwe, to super, to też wyjaśnimy, dlaczego takie badanie powstało i co zrobić, aby uniknąć jakichś efektów z tego badania. Więc na, na co dzień będziecie dostawali najnowsze i najważniejsze badania naukowe odnośnie tych mitów na temat diety keto, na temat tłuszczu, na temat cholesterolu, na temat mięsa, żebyście byli na bieżąco, żebyście byli doinformowani, żeby nikt wam później z rodziny nie powiedział, a ja to czytałem, że cholesterol i keto to cię zabije. Nie? Wy będziecie mieli podane na tacy badania naukowe, które będziecie mogli wystrzelać i będziecie mieli większą pewność co do tego że działacie słusznie. Plus będzie pogotowie, że tak powiem mailowe, czyli jeżeli pojawią się jakieś głośne badania, które wprawią was w niepokój, które gdzieś tam zaburzą wasze poczucie pewności dostosowania diety, jak najszybciej się do nich odniesiemy i też będziecie jako pierwsi dostawali te informacje. I, jako bonus do tych badań naukowych, bo uznaliśmy wraz z zespołem, że chcemy Wam dorzucić trochę innych rzeczy, na których Wam zależy, będą polecane i niepolecane produkty na diecie keto i low carb, produkty, na które lepiej uważać na diecie keto i low carb, porady i wskazówki od dietetyków i kategoriiczne przepisy, czyli naprawdę wypas. I będąc precyzyjnym, są to trzy badania naukowe każdego tygodnia, dwa polecane i jeden niepolecany produkt każdego tygodnia, jedna porada od dietetyka co tydzień i dwa kategoriiczne przepisy w miesiącu. I teraz, ile to kosztuje? No... Sprawa jest bardzo tania, naprawdę. E, postanowiliśmy, żeby to był newsletter bardzo tani. Bo w pakiecie premium, czyli kiedy kupujecie po prostu dostęp na rok, z góry na rok kupujecie dostęp, kosztuje on 19 zł za miesiąc, 19 zł za miesiąc. No bądźmy szczerzy, każdy z Was na pewno płaci więcej nawet za kawę w miesiącu. Podejrzewam, że jeżeli ktokolwiek z Was dwa razy w miesiącu kupuje kawę na mieście, to ona kosztuje dzisiaj pomiędzy 11 a 15 zł, w zależności od tego, jaką kupujecie. Więc kupując dwa razy na mieście kawę, już płacicie więcej. To jest 19 zł za mnóstwo pracy z naszej strony, ponieważ łącznie jest to 12 badań miesięcznie, tak? 4 razy 4 tygodnie, czasem nawet 5 tygodni, razy 3 badania to jest. 12 badań opracowanych i przeanalizowanych przez nas. Już za samo to uważam, że to jest niska cena, a do tego dochodzą te dodatkowe bodusy, o których mówiłem, więc, więc 19 zł miesięcznie, no moim zdaniem bardzo niska cena, szczególnie przy tym, co się dzieje dzisiaj, czyli jak ta inflacja zapiernicza, jak ceny idą w górę, ale mi zależy na tym, żeby dostęp do tego miał jak najwięcej osób, tak, i żeby jak najwięcej osób, które, które, no, nie mogłyby sobie pozwolić na droższy produkt, jakiś taki za nie wiem, 100 zł miesięcznie, żeby miały jednak dostęp do tych wiadomości regularnie. Sprawdzałem, jest to najtańszy newsletter na rynku, Mo moglibyśmy brać taką średnią cenę, czyli około 30 zł miesięcznie, 35 zł miesięcznie, ale nie chcemy, chcemy, żeby to była taka cena bardzo uczciwa i, i bardzo niska. No, dlaczego nie robimy tego za darmo? Wybaczcie, ale wiecie, ja prowadzę firmę, mam rodzinę, na co dzień po prostu mam masę pracy i nie dałbym rady, szczerze powiedziawszy, po prostu co tydzień opracowywać dla Was trzech badań naukowych. Musiałem do tego zgromadzić zespół który będzie w tym pomagał i dlatego to kosztuje, a nie jest za darmo. To jest dla mnie bardzo proste. Za darmo macie masę treści tutaj na YouTube, na innych moich portalach, one dalej się będą pojawiać. Jeżeli ktoś chce być na bieżąco z badaniami naukowymi, bo uwierzcie mi, sami dobrze wiecie, jak widzieliście po tym moim filmie z zeszłego tygodnia, że opracowanie badania naukowego, przejrzenie co tam jest źle, zajmuje mnóstwo, mnóstwo czasu. ten film zajmował 50 minut ponad i trochę podobnie zajmuje opra gdzieś opracowanie i przejrzenie badań naukowych więc, no więc po prostu to nie jest coś, co można robić za darmo, szczególnie tak regularnie, jak chcemy to robić. Więc 19 zł miesięcznie w pakiecie za rok. A jeżeli ktoś chce nas przetestować, na stronie będziecie mieli za darmo do pobrania jednego maila, żeby sobie zobaczyć, jak on wygląda. Więc nie kupujecie kota w worku. Ale jeżeli ktoś nie chce się wiązać z nami za, na rok, chce sobie pierw sprawdzić przez 3 miesiące jak to działa, no to przez 3 miesiące newsletter 25 zł miesięcznie, tutaj mam błędną cenę, nie 300 zł za rok, znaczy 300 zł za rok jeżeli będziecie kupować 4 razy 3 miesięczny newsletter, ale tak całość kosztuje 75 zł i macie na 3 miesiące dostęp do naszych, do tego samego, tak? czyli co miesiąc dostajecie od nas badania. W tym pakiecie 3-miesięcznym nie, nie ma przepisów, które są dostępne w, jadłos, w tym premium newsletterze, czyli tam macie przepisy, dwa przepisy w miesiącu, kategoriczne, no i dostęp do poprzednich maili. To też jest coś, co będzie ważne, czyli zbudujemy tę bazę poprzednich maili, czyli będzie Wam łatwo wyszukać poprzednie maile i poprzednie informacje. Wybierzcie, który pakiet wolicie, a jeszcze, żeby to było takie... Dla osób, które są tutaj moimi widzami od dawna, dla osób, które mnie śledzą od dawna, dla osób, które też ja wiem, że mam na przykład wielu emerytów wśród moich widzów i ja wiem, jak, jaka jest dzisiaj sytuacja w tym kraju i że nie jest lekko, to jeszcze dla pierwszych 100 osób, dla pierwszych 100 osób obniżam tą cenę. I to będzie 16,50 za miesiąc, czyli razem 199 za, za, za rok. Za rok, czyli 199 zł płacicie, macie dostęp do tego newslettera przez cały rok, i to schodzi 16,50 za miesiąc. No to już naprawdę są niskie pieniądze. To są jakieś tam grosze, które starczą na, na kawę i waciki. E, ale jeżeli ten newsletter będzie dobry, jeżeli my go będziemy robić świetnie i zapisze się odpowiednio dużo osób, to nam się to zwróci. Jeżeli nie, no to się nie zwróci, trudno, e, ale. Jak, jak mnie znacie, to wiecie, że dowożę zawsze, tak? Książki kupiliście, wiecie, że są świetne. Książki kupiło już w sumie: książek jest sprzedanych jakieś 5000. tysięcy. Opinie są, no zasadniczo, praktycznie żadnych negatywnych opinii. Dostałem yy, wiele bardzo dobrych opinii. Je jeżeli braliście udział w moich kursach, kupowaliście jadłospisy, oglądacie moje filmy, wiecie, że ja dowożę zawsze i tutaj też będziemy dowozić z zespołem, więc no cóż, daję taką cenę na zachętę 100 pierwszych osób. Kto pierwszy, ten lepszy. Później ta cena wzrasta do tych pierwotnych 19 zł za miesiąc, a więc 230, 228 za rok. Także 101 osób zapraszam i dzięki za Wasze zaufanie, taka nagroda dla tych, którzy, którzy mnie wspierają od dawna i, i są gotowi nie jako w ciemno, jako pierwsi wziąć w nowym projekcie. No więc na dzisiaj to tyle. Jeżeli chcesz być na bieżąco i nie chcesz, by... Takie badania jak badania Ancelakisa, albo te badania, które publikował dr Marek w poprzednich tygodniach zatruwały ci głowę i chcesz wiedzieć, jak sytuacja wygląda naprawdę, to wejdź na tłustezdrowie.pl, Link znajdziesz też w opisie tego filmu i dołącz do naszego projektu. Tłuste zdrowie i bądź na bieżąco z. Niekonwencjonalną medycyną, która jest tak ważna, a tak niepopularna w dzisiejszych czasach, a jest oparta na badaniach naukowych, co najważniejsze, i to tam udowodnimy. Więc pierwsze 100 osób, 16,50 za miesiąc, grosze, dosłownie grosze, e, jedna kawa w Starbucksie, także dołączcie. No i na dzisiaj to tyle, moi drodzy. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam do udziału w projekcie Tłuste Zdrowie. Link do zapisu znajdziecie w opisie tego filmu. I działamy. Działamy. E, pierwszy mail już po. Zapisie. 15 minut po zapisaniu się dostajecie pierwszego maila, a potem co tydzień, co tydzień, co tydzień, co tydzień nowe wiadomości. Także tak naprawdę sporo tego i myślę, że będzie to świetna sprawa. Ja się jaram tym projektem, bo uwielbiam tak publikować te badania naukowe i pokazywać, że wyglądają inaczej niż to, co mainstream nam przekazuje. Bardzo mi to dużą frajdę sprawia, więc to będzie kolejny projekt, w którym będę zajrany, a w tym projekcie będzie pomagała mi m.in. Ketorewa, Sabina Sztuba, być może kojarzycie ją właśnie z bloga Ketorewa. Sabina jest biotechnologiem, więc ma duże doświadczenie w pracy naukowej i w analizie badań naukowych, więc tutaj nie będzie tylko jedna głowa, ale co dwie głowy to nie, to nie jedno, dlatego możecie spodziewać się fenomenalnych... E Newsów, fenomenalnych badań, opisanych prostym językiem, co ważne, tak, żeby każdy je zrozumiał, tak jak każdy rozumie moje filmy czy moje książki. Dzięki wielkie za dzisiaj. Trzymajcie się, dołączajcie do tłustego zdrowia. Link w opisie i do zobaczenia niedługo w kolejnych filmach. Cześć.